Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj taki szybki filmik na temat, jak zdjąć tutaj kanapę w tym modelu. I myślę, że to będzie podobnie również w innych tych chińskich motorowerach czy motocyklach. Więc tak, mamy tutaj zamek z lewej strony pojazdu. Umieszczamy tutaj kluczyk, wsadzamy go. Przekręcamy na maksa w prawo, jak mamy tak, w prawo do końca. I uwaga, nieraz może być on zblokowany. Wystarczy nieraz tutaj tą kanapę tutaj z tyłu tutaj przy samym końcu docisnąć lub lekko podważyć i powinno pójść. I normalnie jak w stacyjce w prawo do końca słyszymy taką ruchlinki tutaj wychodzącej z tego do tego całego mechanizmu. No i otwieramy, o, i mamy cały dostęp. Bo tak, dla tych, co się męczyli przy tym i nie mogli otworzyć, podobnie do mojej sytuacji. Mówię, co tu jest grane, on się w ogóle ten zamek lubi zblokować, przez co... Dobra, później sobie włożę to siedzenie na spokojnie. No przez co, kurde, właśnie nieraz w ogóle nie można tego otworzyć, więc wystarczy z tyłu podważyć lekko lub przycisnąć tą dolną część i on powinien pójść. No to tyle, to taki szybki filmik był. Tam jakby ktoś miał właśnie problem z tym, to zamieszczam ten film. No, trzymajcie się, cześć.